Zapytaj depo. Monisia Kołtun. Co się czuje, gdy ma się tak liczne wsparcie na meczach w kibicach? Na pewno to jest dla nas wielka motywacja i siódmy zawodnik na boisku. Bardzo się cieszymy, że tak licznie przychodzą na nasze mecze kibice i nas wspierają. Na pewno to dodaje nam siły i na pewno jest nam później łatwiej grać w meczu. Zapytaj Drisona. Kacper Żyłka. Jaki jest twój ulubiony food truck? Widziałeś już parę razy pana na eventach z tych truckami? Tak, mam ulubionego food trucka, a jest nim Akita Ramen. Zapamiętałem, co mi się często nie zdarza, ale było bardzo dobre, więc polecam i polecam ogólnie food trucki. Avciv. Jakie jest najpiękniejsze miejsce, które zwiedziłeś i jakie chcesz zwiedzić? Wiele jest takich miejsc, które bardzo mi się podobały, których byłem zadowolony. Nie mam jakiegoś ulubionego, który tak najbardziej mi się spodobał. Na pewno chciałbym jeszcze wiele zwiedzić. Na pewno chciałbym odwiedzić Brazylię, zwiedzić Brazylię. Na pewno Stany i Japonię. Więc to są takie... Proszę nie przeszkadzać. Więc to są moje takie trzy punkty, które chciałbym kiedyś zwiedzić w przyszłości. Zapytaj Drysona. Jakub Kaleta. Jak długo trenowałeś MKS Mosir Jasło i w jakim wieku przyniosłeś się do klubu z Rzeszowa? W sumie ciężkie pytanie, bo do końca nie pamiętam. Musiałbym policzyć. Ale do końca spały byłem zawodnikiem Mosiru Jasło. Dopiero później po spale przeniosłem się do Resowi. Jeszcze wcześniej oczywiście grałem tutaj z klubem z AKS-em na jakichś turniejach, ale to było na zasadzie wypożyczenia, nie na zasadzie zmiany klubu. Więc tak, w Mosirze Jasło grałem do końca SMS-u. Kompleksiara. Jakie jest twoje ulubione miejsce w Rzeszowie? Zapytaj Drysona. Monisia Kołtun. Kto w zespole jest największym żartownisiem? Krótko i zwięźle, Dominik Depowski. Dziękuję. Największy. Red hair, which is only one. W którym klubie plus ligi lub innej ligi chciałbyś spróbować swoich sił w przyszłości? Na pewno w przyszłości chciałbym spróbować swoich sił w lidze włoskiej. W rosyjskiej może później. Najpierw w lidze włoskiej. Wiele słyszałem o tej lidze i wiele słyszałem też zalet, także liga włoska jak najbardziej by mi chyba sprzyjała. Może kiedyś liga rosyjska. Coś dla mnie. No, czas pokaże. Na razie tutaj czuję się dobrze w Polsce, więc... Następny sezon też chciałbym tutaj spędzić w Polsce. Zapytaj Drysona. Kompleksiara. Czy masz jakiś przedmeczowy rytuał? Nie. Następne pytanie. Możesz coś więcej powiedzieć? Nie mam. W zasadzie to nie. Kilka razy byliśmy z Dominikiem Depowskim oraz Bartłomiejem Lemańskim w wypiekarni, to jest, tak,
To jest cukiernia na ulicy Hetmańskiej, którą bardzo polecam. Mają bardzo dobre ciasta, tak. Dokładnie. Też, tak, dokładnie. Więc poniekąd może to być to. Wika 115. Najzabawniejsza sytuacja z kibicami. Trudne pytanie. Nie przypominam sobie, żeby jakieś były takie akcje, takie śmieszne. Może kiedyś się zdarzyło, że maskotka się wywróciła na boisku, jak tańczyła, ale jakieś najzabawniejsze akcje z kibicami to nie przypominam sobie, żeby były. Może mi uciekło z głowy. Zapytaj Drysona. Adrian Bajserowicz. Jakiej muzyki słuchasz podczas podróży? Podczas podróży zazwyczaj słucham muzyki, którą puszcza nasz drużynowy DJ Elvis Krastins. I jest to praktycznie wszystko. O Stelmach. Jaki masz rytuał przedmeczowy? Przed meczem śpię 2 godziny. Przychodzę do szatni, staram się już nie rozmawiać z zawodnikami, staram się skoncentrować na meczu. Jakichś specyficznych rytuałów nie mam. Nie, w sumie mam. Zaczynam wiązać buta prawego zawsze. Jeżeli to jest rytuał, więc zaczynam wiązać zawsze prawego buta, a później lewego. Także. Także jeżeli to można uznać, to. Zapytaj Drysona. Sylwia 611. Czy od małego twoim największym marzeniem była gra w siatkówkę? Tak, od małego, to znaczy od 4 klasy. Moim marzeniem była gra w siatkówkę. Moja mama w sumie popchnęła mnie do tego, jednak nie mogłem zacząć wtedy grać, bo nie było, albo nie słyszałem, żeby była jakaś sekcja. Na pewno była, ale no, jakoś nie udało mi się jej odnaleźć. Dopiero zacząłem grać, trenować w siatkówkę od 6 klasy. I tak się to właśnie moja przygoda zaczęła. Jak to było pytanie? Czy od małego twoje marzenie? No, to tak, właśnie od małego. W piłkę nożną byłem średni, to była sobie główna dyscyplina na podwórku u mnie, więc tak jak zobaczyłem tę siatkówkę, to od razu chciałem ją grać. Dobra, jest. Jak ty to robisz, że twoja fryzura, Sylwia 611, Sylwia 611, Jak ty to robisz, że twoja fryzura wciąż tak świetnie wygląda? Receptura jest bardzo prosta. Wstaję rano, myję głowę, wycieram głowę ręcznikiem i wszystko gotowe. Koledzy z drużyny mogą potwierdzić, Mateusz Masłowski na pewno by potwierdził. Więc to wszystko. Zapytaj Drysona. Dominaj. Jeśli twój pies pogryzłby ci najlepsze twoje gry na PS-a, wyrzuciłbyś go i jego panią z domu? Brawo Domi za pytanie. Zdarzyło się już to kilka razy. Moja pani z domu nie wyleciała, pies również jest, więc nie wyrzuciłbym pani z domu, pani Dominiko. Brawo za pytanie. Julia Matłosz. Zapytaj Depo. Ile miałeś lat, kiedy zacząłeś swoją przygodę z siatkówką? Nie pamiętam dokładnie. Na pewno tak na serio to była gdzieś to 6 klasa podstawówki. To nie wiem, jaki to jest wiek. 11 lat? 12, 13, coś takiego. Od 6 klasy podstawówki tak na poważnie już zacząłem trenować
siatkówkę, więc... Więc szósta klasa podstawówki, tak na poważnie zacząłem trenować siatkówkę i bardziej skupiałem się na tym, o tak. Natalia 03. Jaki jest twój ulubiony sport po siatkówce? Po siatkówce najbardziej lubię oglądać wszystkie, znaczy nie wszystkie, najbardziej lubię oglądać piłkę nożną. Poza tym grać w siatkówkę, czy plażówka to siatkówka? Tylko w to jestem w miarę dobry. Bardziej głowi. Największe emocje, tak. Rozpalanie ogniska, grill. Super sprawa. Także najbardziej grać, może nie, ale oglądać piłkę nożną. Dobrze, następne pytanie. Kasia Gajtka. Jaki jest twój wymarzony skład do gry? Na pewno na przyjęciu znalazłby się Leon i oczywiście ja w parze. Na rozegraniu bym dał Pawła Zagumnego. Na środku dałbym Simona i Lisinacza. I ty byś był w rezerwach, Dawid. Na ataku bym dał Iwana Milikowicza i na libero bym dał Mateusza Masłowskiego. Co się... Dalej, dobra. Zapytaj Drisona. Kasia Gajtka. Kto był twoją inspiracją? Kogo naśladowałeś, gdy zaczynałeś trenować siatkówkę? Jak zaczynałem grać w siatkówkę, miałem wielu zawodników, których chciałem naśladować. No. I ciężko mi powiedzieć, nie pamiętam dokładnie, na którym się wzorowałem, aczkolwiek na pewno byli to zawodnicy polscy. Dobra, wytniemy to od początku. A można tak w ogóle? Było to wielu zawodników plusligowych, których chciałem naśladować. Nie będę wymieniał już, jacy to byli, ale nie miałem również jakby jedynego wzoru do naśladowania, więc było ich kilka. Następne pytanie. Natalia 03, zapytaj Depo. Czy masz kolegów z poprzednich klubów, z którymi utrzymujesz kontakt? Mam kolegów. Gratulacje. Dziękuję. Utrzymujemy jakieś kontakty, nie są to jakieś może kontakty bliskie, ale raz na jakiś czas do siebie zadzwonimy, spytamy się, co tam u nas słychać, jak zdrówko dopisuje i więc takie kontakty są, może nie bliskie, ale takie, które na pewno mogę na nich liczyć. Zapytaj Drisona, Aleksandra Zabłocka. Czy masz jakieś śmieszne wspomnienie związane z grą w klubie? Wiele jest takich wspomnień na pewno, bo bardzo dużo czasu przebywamy razem z sobą na różnych wyjazdach, więc na pewno jest dużo takich sytuacji śmiesznych, ale niestety nie będę mógł przytoczyć, jakie to były, kiedy i gdzie. Więc takich sytuacji jest naprawdę dużo, ale
Niestety nie mogę ich przytoczyć. Następne pytanie. Natalia 03. Zapytaj Depo. Grasz na jakimś instrumencie? Jeżeli tak, to na jakim? Aktualnie czasami pogrywam na gitarze elektrycznej w domu. Dawniej chodziłem do szkoły muzycznej na taki instrument jak perkusja. Szkoliłem się 5 lat, więc na perkusji też umiem zagrać. Jakbym miał perkusję obok, to bym zaprezentował, ale niestety nie mamy. Więc perkusja i gitara to takie dwa instrumenty, na których coś tam bym zagrał. Julka 9. Kto jest twoim największym autorytetem? Siatkarskim czy tam ogólnie? Chyba ogólnie. Albo może być siatkarskim. No to w sumie podobne pytanie do wcześniejszego. No. Więc byli zawodnicy, na których się wzorowałem i patrzyłem, jak oni grają, i na pewno brałem z nich jakby inspirację i patrzyłem, jak robić różne rzeczy, jak i techniczne, jak i zachowania się w poszczególnych akcjach. Na pewno było kilku takich zawodników. Aktualnie oczywiście skupiam się na sobie, żeby poprawić każdy ze swoich elementów. Aktualnie nie mam żadnego takiego jakby siatkarskiego autorytetu, idola. Ptysiu 2007. Gra w jakim klubie jest twoim marzeniem? Bardzo trudne pytanie. Chyba nie ma takiego klubu, który tak najbardziej by mi spasował. Nie wiem, ciężkie pytanie. Powiem tak jak wcześniej, na pewno chciałbym zagrać w innych ligach i tam spróbować swoich siły. Jakiegoś swojego wymarzonego klubu nie mam. Gdzie będę grał w przyszłości, czy w następnych latach, to czas pokaże. Zapytaj Drysona o kropka Stelmach. Jak się podobał doping nad głowami w Radomiu? W Radomiu zawsze jest młyn i tam ciężko się gra, no czasami swoich myśli nie słychać. A już to, co trener mówi, w ogóle co, jak my się komunikujemy, to musimy drzeć się wręcz z całych sił, żeby cokolwiek usłyszeć. Na pewno to jest na dużych emocjach tam się gra i kibice pomagają temu, żeby swoim drużynom. Tak jak Sergiusz Ruszel w tym momencie. Nam. Więc tak, na pewno taki doping na takiej hali bardzo, bardzo pomaga. Aleksandra Zabłocka. Gdyby nie siatkówka, to jaki inny sport? Chyba wszyscy znają odpowiedź. Pewnie piłka nożna. Bardzo mi się podoba tenis ziemny. Bardzo lubię oglądać i chciałbym spróbować amatorsko swoich sił w tej dyscyplinie. Niestety w sumie nie wiem, czy mamy w Polsce jakieś takie ośrodki bardzo dobre. Z czego się śmiesz? No takich bardzo, znaczy na pewno mamy jakieś ośrodki, które szkolą młodych tam zawodników, ale na pewno gdybym grał w tenisa ziemnego, no to bym wyjechał gdzieś za granicę, żeby tam się szkolić. Zapytaj Drysona. Dominik, pauza, Depo. Czy mam cię odwieźć do domu? Tak. Zapytaj Depo. A czy mnie odwiedziesz? Myślę, że tak.
Także to by było na wszystko. Bardzo dziękujemy za pytania. I Dawid podsumuje wszystko, co do tej pory się wydarzyło. Tak, także chciałem powiedzieć Dominice, żeby za te płyty, żeby mi zrobiła obiad. Dobry. Żeby wyszła z psem. I żeby Dominik mnie w tym momencie odwiózł do domu, bo spieszę się na obiad. Dziękuję bardzo wszystkim za pytania, które zadaliście. Było nam naprawdę bardzo miło odpowiadać na nie. Miejmy nadzieję, że jeszcze raz będziemy mieli taką możliwość. Bardzo marzymy o tym. Bardzo, tak, dokładnie. Dominik następnym razem przyniesie tutaj albo wypożyczy perkusję, zaprezentuje wam, jak gra. Może gitarkę, dokładnie. Ja mogę coś zaśpiewać ewentualnie. Dawid na gitarze? Nie, Lema na gitarze. Ten zaśpiewasz, a ja na perkusję. O, dobra. No nie. Tercet egzotyczny. Dziękuję bardzo.